byliśmy na festiwalu Okwa w Koninie Wesnym, to z koleżanką wysłaliśmy na zgłoszenie, tylko że ja nie miałem w tym momencie internetu, jak koleżanka wysyła zgłoszenie, a powoli kończył się czas i wysłałem to zgłoszenie już tak na granicy właściwie terminu, bo była chyba godzina 12, bo nawet parę minut po. Jeszcze wyskoczyło powiadomienie, że moje zgłoszenie ma numer 4000 coś. No, także jak zobaczyłem to, to pomyślałem sobie, no okej, to w tym roku chyba pojadę tylko do Gdyni, bo nie ma szans za bardzo, żeby się tu dostać. No, także jak dostałem powiadomienie, że witamy w zespole i że będziesz przypisany tu i tu i że zapraszamy tego i tego dnia, no to bardzo się ucieszyłem, bo naprawdę już przez ten czas, jak czekałem na odpowiedź, byłem przekonany, że no nie uda się raczej, że jak już przyjadę, to najwyżej na parę dni zobaczyć jakiś film, a okazało się, że jednak będę pracował przy festiwalu, także super. Tutaj na festiwalu wiem, że jesteśmy potrzebni, wiem, że dużo osób to nas liczy i że zawsze musimy być gotowi do pomocy. Tylko, że nie zawsze do tej pomocy jesteśmy potrzebni, więc bardzo często jest tak, że po prostu czekam i czekam, aż dostanę jakieś kolejne zadanie, aż będę mógł się przydać. No i to czekanie bywa faktycznie czasem dobijające. Żeby nie było, że praca na festiwalu to tylko nudy, nudy i czekanie, to przede wszystkim zdaję sobie sprawę z tego, że to jest wielka machina, która jakoś tam musi działać i że są osoby, które odpowiadają za konkretne rzeczy, tak jak wolontariusze, którzy po prostu mają konkretne zadanie i czasem jeżeli wiąże się nawet to zadanie z czekaniem na kolejne obowiązki, no to jednak to jest osoba niezbędna, bo ktoś musi te obowiązki wykonywać. Ja osobiście mam dużą awersję do czekania w życiu. Nudzę się nawet w kolejce do kasy w supermarkecie i już czuję, że muszę coś zrobić, że po prostu za długo jestem statyczny i że coś mnie omija w tym czasie. Byłem troszeczkę znużony pracą przy warsztatach, ponieważ akurat tego dnia no, nie miałem za dużo obowiązków, po czym poszedłem do kina. I czekałem na film, czyli znowu czekałem.